Cześć! Z tej strony Smart Tester. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak rozebrać smartfona Xiaomi Redmi Note 2. Zatem bierzmy się do roboty. Najpierw przewróćmy telefon i zdejmijmy klapkę. Kolejnym krokiem jest wyciągnięcie baterii. Teraz, używając śrubokręta krzyżaka, odkręcimy wszystkie śrubki przytrzymujące osłony płyty głównej. W wykręceniu wszystkich śrubek możemy wziąć się za demontaż osłony płyty głównej. Zacznijmy od dolnego rogu. Kolejnym etapem jest odkręcenie śrubek przytrzymujących płytę główną do korpusu urządzenia. Kiedy odkręcicie już wszystkie 5 śrubek przytrzymujących elementy elektroniczne do korpusu, możecie wziąć się za rozpinanie taśm. Dwie znajdują się na dole urządzenia. Na górze zaś znajdziemy ich aż 7. Kiedy odepniecie już wszystkie taśmy Flex, możecie zdemontować płytki PCB. Wyciągamy delikatnie płytę główną, aby niczego nie uszkodzić. Aby móc wymienić ekran, musimy zdjąć tą czarną naklejkę zabezpieczającą taśmy Flex prowadzące do wyświetlacza. Jeżeli nie chce ona Wam odejść po dobroci, to użyjcie suszarki, aby nieco rozgrzać klej. Wtedy będzie on zdecydowanie łatwiej odchodził. Zobaczmy, czy to już wystarczy. Jak najbardziej. Jeżeli chcecie, aby Wasz telefon wyglądał jak nowy po tej naprawie, uważajcie, aby nie zniszczyć tej nalepki. Teraz nie pozostało nam już nic innego, jak zdemontować sam wyświetlacz. Zanim zabierzemy się za oddzielenie wyświetlacza od ramki, upewnijmy się jednak, że wszystkie kable są odseparowane i odklejone. Znów, aby ułatwić sobie zadanie, najpierw nieco podgrzejemy szkło. Zaczynając najwygodniej od rogu i używając takiego oto urządzenia, staramy się odseparować ekran od ramki.
nam się zdemontować ekran. Nie jest to łatwy proces, zwłaszcza jeżeli chcecie uniknąć uszkodzenia przedniego szkła. Jak mogliście zauważyć, w moim przypadku ekran był już potłuczony, więc nie za bardzo było mi go szkoda. Jednak jeżeli wy chcielibyście zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia ekranu, to radzę wam go okleić na całej powierzchni taśmą klejącą. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wyczyścić ramkę, którą użyjemy do montażu nowego ekranu. Kiedy tak jak ja wyczyścicie już swoją ramkę, będziecie mogli śmiało brać się za ponowny montaż urządzenia. Ze swojej strony radzę wam jeszcze, abyście przed przyklejeniem ostatecznie ekranu do ramki urządzenia wstępnie zmontowali cały telefon i sprawdzili, czy ekran działa poprawnie. Zdecydowanie ułatwi to reklamację w przypadku jakichkolwiek problemów. Jeżeli zaś zastanawiacie się, gdzie kupić ekran wysokiej jakości do tego urządzenia, jednakże w atrakcyjnej cenie, to zajrzyjcie do opisu tego filmu, gdzie umieściłem link do sklepu oferującego ekrany dedykowane Xiaomi Redmi Note 2 w bardzo atrakcyjnej cenie i z przesyłką gratis. To już wszystko na dziś. Jeżeli ten poradnik był dla was pomocny i wam się podobał, to zostawcie pod tym filmem łapkę w górę i wyraźcie to w komentarzu. Nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo już niedługo pojawią się na nim nowe, interesujące filmy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!